Są oświadczenia majątkowe sędziów TK i Uli Przyłębskiej. Nie wszystkie są jawne. Na swoich stronach internetowych Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej opublikował oświadczenia majątkowe. Poznaliśmy m.in. majątek przyjaciółki Jarosława Kaczyńskiego, która wciąż zasiada w fotelu prezesa TK. Ponownie utajniono jednak oświadczenie Krystyny Pawłowicz. Majątek przyjaciółki Kaczyńskiego. Z opublikowanych dokumentów wynika, że Julia Przyłębska posiada majątek w postaci 250 tysięcy złotych oraz 18 tysięcy dolarów oszczędności. Prezeska tzw. Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej posiada także dom o powierzchni 300 metrów kwadratowych. W oświadczeniu wpisała do tego Skodę Fabie z 2015 roku oraz kredyty. Do spłacenia ma jeszcze 206,145 zł kredytu hipotecznego i 93,245 zł kredytu konsumpcyjnego. Znów utajnili swoje majątki. Swoje oświadczenie majątkowe ponownie utajniła Krystyna Pawłowicz. W poprzednich latach obywatele również nie mieli wglądu w majątek kontrowersyjnej postaci. Na podobny ruch po raz kolejny zdecydowali się również Jarosław Wyrembak, Rafał Wojciechowski i Michał Warciński. Uwzględniono wniosek o nadanie klauzuli tajności zastrzeżone dla oświadczenia o stanie majątkowym za rok 2023, czytamy w komunikacie TK. Trybunał Julii Przyłębskiej. Wielu wyborców rządzącej dziś koalicji może stawiać pytania dotyczące tego, dlaczego pomimo nowej władzy oraz wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Trybunał Konstytucyjny Przyłębskiej wciąż nie został uporządkowany. W rozmowie z Gońcem na to pytanie odpowiedział współtwórca inicjatywy Wolne Sądy. Proces zabetonowania państwa pisowskiego był na tyle daleko posunięty, że obejmował cały system aktów legislacyjnych, które zostały uchwalone i które teraz niełatwo jest obalić. Szczególnie pamiętając, że prezydentem jest Andrzej Duda, który w sposób otwarty i jasny deklaruje, że wszystkie ustawy, które będą implementować wyroki europejskich trybunałów, będzie wetował bądź odsyłał do Julii Przyłębskiej. Jesteśmy szantażowani wetem przez prezydenta, który jawnie i bardzo aktywnie uczestniczył w zniszczeniu państwa prawa w Polsce. Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej nadal jest jakimś marionetkowym organem politycznym, całkowicie podporządkowanym PiS-owi, które zlikwidować można jedynie poprzez uchwalenie ustaw. Przecież nie można zrobić tego siłą. Niestety te ustawy, których projekty są już przecież w parlamencie, nie mogą zostać uchwalone po pierwsze, z uwagi na Trybunał Julii Przyłębskiej i po drugie, szantaż prezydenta Dudy, tłumaczy Michał Wawrykiewicz.